hala sportowa w Przasnyszu z krytym sztucznym lodowiskiem już gotowa. Będzie to jedyny tego typu obiekt na północnym Mazowszu. Inwestycja, która kosztowała ponad 13 milionów złotych, znajduje się przy Zespole Szkół Powiatowych. Oprócz rekreacyjnej jazdy na łyżwach, w obiekcie będzie można organizować zawody sportowe czy imprezy kulturalne. Mamy przygotowane i wyposażone już 4 szatnie, mamy też wypożyczalnię sprzętu sportowego, łyżew, także wszystko jest gotowe na wszelkie różnego rodzaju wydarzenia sportowe. Hala, której powierzchnia użytkowa wynosi około 2000 m2, jest przystosowana do osób niepełnosprawnych. W trakcie imprez masowych może przebywać w obiekcie ponad 1000 osób, plus ponad 500 na trybunach.